Pranie nigdy nie było tak delikatne w dotyku. Wystarczy wsypać do szufladki popularny produkt i cieszyć się zdumiewającym efektem, który przerasta nawet najśmielsze oczekiwania. O ile samo pranie może nie być tak kłopotliwe, tak czyszczenie pralki, co oczywiście należy robić regularnie, niektórym może spędzać sen z powiek. Brud, okruszki i włosy zbierają się w najróżniejszych zakamarkach, przez co, choć możemy używać do prania najdroższych detergentów, ubrania nie będą tak pachnące i miękkie. Istnieje jednak banalny sposób na skuteczne wyczyszczenie pralki. Wystarczy do szufladki wrzucić znany każdemu produkt spożywczy. Jak ułatwić sobie pranie? Jest na to prosty sposób, efekt przerasta najśmielsze oczekiwania. Należy pamiętać, że z czasem brud zbiera się nie tylko na zewnętrznej stronie pralki, ale również i wewnętrznej. O ile sam bęben może być wolny od zanieczyszczeń, tak zdecydowanie największą uwagę powinniśmy zwracać na szufladki przeznaczone dla proszku czy płynu. Brud, który zbierze się w tym miejscu, wraz z pobraniem w czasie prania produktu, także dostanie się do naszych ubrań, poważnie im szkodząc. Ponadto, choć komory można by bez problemu wyczyścić produktami chemicznymi, warto zaznaczyć, że cała ta niechciana chemia również przedostanie się wówczas do bębna, co zaszkodzić może nie tylko praniu, ale i zdrowiu człowieka. Najrozsądniejszym rozwiązaniem przy czyszczeniu szufladek jest zatem korzystanie z naturalnych składników, nie powodujących NP. Uczuleń lub podrażnień. Dzisiaj grzeje, 1. Wierni są załamani. Media podały wiadomość o śmierci uwielbianego księdza. 2. Wracając z toalety, usłyszał, jak dziewczyna rozmawia przez telefon. Natychmiast opuścił budynek. Pewna kobieta przetestowała, że kluczem do sukcesu jest zwykła soda oczyszczona. Należy wsypać ją do komór, zamknąć i nastawić pranie z wysoką temperaturą. Bęben musi być wówczas pusty, to bardzo ważne. Soda doskonale wyczyści nie tylko szufladki, ale i wszystkie otwory znajdujące się wewnątrz pralki oraz rury odprowadzające wodę. Podobnie można postąpić z 2-3 litrami octu wymieszanego z kwaskiem cytrynowym, jednak tym razem miksturę należy wlać bezpośrednio do bębna. Najlepsze newsy dnia, źródło, Interia. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pitio. PL na Google News.